Dożynki, czyli święto plonów, to ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. W niedzielne popołudnie w Kamieńcu odbyły się tegoroczne dożynki gminne. Program uroczystości był bardzo bogaty i zgromadził wielu mieszkańców i gości. Uroczystości rozpoczęły się barwnym korowodem, w którym zaprezentowano piękne wieńce dożynkowe z naszych sołectw. Uplecione wieńce z tegorocznych kłosów zbóż, kwiatów i ziół złożono przed ołtarzem jako wyraz dziękczynienia. Uroczysta msza święta była wyrazem podziękowania za tegoroczne plony. Podkreślono wielką rolę i całoroczny trud rolników wkładany w pracę na roli. Dziękowano Bogu i Matce Bożej za szczęśliwe żniwa i zbiory. Uroczyście poświęcono wieńce dożynkowe wystawione przy ołtarzu wraz z innymi plonami, a starostowie przekazali dożynkowy chleb, który wcześniej został poświęcony przez kapłana. Jest to dowód pracy, ciężkiej pracy rolników. Bardzo proszę ten chleb dzielić uczciwie i sprawiedliwie, porówno na miasto i wieś, żeby nikomu go nie brakło. Każdy będzie miał na stole ten chleb. Nikomu w naszej gminie chleba na stole nie zabraknie. Nikt nie będzie głodny. Na pewno będziemy to razem wspominać. Chciałbym z tej okazji przede wszystkim podziękować rolnikom, ogrodnikom, sadownikom i wszystkim innym zawodom, którzy pracują ciężko codziennie, całe dni, żebyśmy ten chleb na swoich stołach mieli pod dostatkiem. Proszę Państwa, ten chleb to jest symbol tak naprawdę. Na ten chleb składa się ogromna, ciężka praca wielu ludzi. Rolnicy, ogrodnicy, sadownicy są takim typowym symbolem tego chleba. Ale jak powiedziałem wcześniej, każdy z nas, wszyscy pracujemy na tą wspólny bochen chleba, tą dobroć, którą przekazujemy innym. Ja jestem pewny, że wspólnie możemy jeszcze więcej. Ja, drodzy Państwo, cieszę się, że dostrzegamy każdego człowieka. A właśnie razem, wspólnie razem. Dostrzegamy najstarszych, dostrzegamy akurat tych dojrzałych, dostrzegamy akurat młodzież, dostrzegamy dzieci. Dostrzegamy, drodzy Państwo, ich problemy, które za każdym razem oczywiście próbujemy wspólnie realizować. Dostrzegamy ludzi chorych, proszę Państwa, co jest bardzo ważne. Za to z góry jeszcze raz wszystkim dziękuję. Wieś zmieniła się. Inaczej się mieszka na wsi. Ale proszę Państwa, smak chleba pozostał ten sam. Dlatego też dzisiaj, Szanowni Państwo, Szanowni Rolnicy, w imieniu Rady Miejskiej chciałbym podziękować. Podziękować za Wasz trud, za Waszą pracę. I życzyć w imieniu Rady Miejskiej dużo zdrowia Wam i Waszym rodzinom. Zdrowia, pomyślności, a przede wszystkim satysfakcji ze swojej pracy. I oby przyszłoroczne plony były lepsze i bardziej opłacalne. Kolejnym punktem programu był program artystyczny w wykonaniu wychowanków Centrum Kultury i Sztuki, którzy swoim przedstawieniem wprowadzili widzów w barwny świat obrzędów dożynkowych i ludowych przyśpiewek. W szerym polu ptaszek śpiewa, oj dana, dana, tam se dziocha w dworze zbiera, rym, cym, cym, powiązała snopów wiele, rym, cym, cym. Szczęśliwego życia z serca winszujemy. Dalej chłopcy, dalej żywo, otwiera się dla nas żywo. Żużba płynie, żużba rabo, trza bojować, nie tak ma. Leczko zaszło, czyli zagasło, czyli się skryło, hen za worem.
Muzycznym akcentem był występ zespołu Malibu z Rzeszowa. Największe przeboje sprawiły, że wszyscy dobrze się bawili, a przed sceną zgromadziło się wiele osób. Nie jest bliska w moim sercu, nie jest wam co szalona. Rozczaruję was, wasz partner, niedługo moja żona. Lęgia w ciało w moich rękach, rozsapia się jak mój, a tego tylko są. Podczas uroczystości nastąpiło ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród w konkursie wieńców dożynkowych. Komisja miała bardzo trudne zadanie przed sobą, gdyż wszystkie wieńce były wyjątkowe. Najlepszym okazał się wieniec sołectwa Rybitwy. Na zakończenie zorganizowano potańcówkę na dechach, do późnych godzin wieczornych trwała zabawa taneczna, a oprawę muzyczną zapewnił zespół Galant.